Dobra, let's go. Let's go. Zgadnij prawdziwego rapera. Zaczynamy. Zaczynamy, kurwa. Zaprosiłem 6 osób. Każda mówi, że jest profesjonalnym raperem, ale tylko... Dobra, każdy odpada, bo nikogo nie znam. No jak może być profesjonalnym raperem, jak kurwa nikt go nie zna? Tylko jedna jest nim... Nie, no dobra, Masny Ben, okej, spoko. No to dobra, no to już wiemy, że ten ziomek, nie? Naprawdę, co rundę... A co to znaczy być profesjonalnym raperem w ogóle? Właśnie, co to... Dyskusja, widzowie, panel dyskusyjny. Co to znaczy być, kurwa... Jaka jest definicja profesjonalnego rapera? Co to znaczy? To znaczy, że się z tego utrzymujesz po prostu, że żyjesz z tego, że głównym twoim źródłem zarobku jest, kurwa, muzyka? To znaczy, że jesteś wtedy profesjonalnym raperem? Bo raczej popularność... Nie. Bo popularnym nie trzeba być, żeby zarabiać z muzyki. Można mieć, kurwa, fanbase, że tak powiem, swój fanbase zamknięty i można zarabiać z muzyki, prawda? Czyli ty nie jesteś? Chłopie. Chłopie. Ja przypominam ci, że ja... A, dobra, to już nic nie mówię nawet, nie? Przypominam ci, że ja gram koncerty, nie? Koleżko. Przypominam ci, że ja gram koncerty, koleżko. I zarabiam z tego pieniądze, tak? I te trzy koncerty, nie? Te trzy koncerty, co teraz zrobiłem, te moje, nie? Gwiazdki Tour, nie? To kurwa... Zarobiłem z nich więcej niż z ostatnich deali przez pół roku. Streamerskich. No? I kto tam przychodzi, haha? Ty! Więc teoretycznie jestem profesjonalnym raperem. Znaczy nawet nie w teorii. Myślę, że kurwa naprawdę. Ale wiecie, co jest piękne? Wiecie, co jest piękne? Że to zawsze było moim marzeniem, nie? Żeby kurwa zarabiać, kurwa, z koncertów i z muzy, nie? I w końcu mogę! Co nie zmienia faktu, że akurat streaming bardzo mi dużo pomógł. I jestem bardzo wdzięczny temu streamingowi, bo bardzo mi to dużo pomogło, ale ja po prostu, wiecie co, doszedłem do pewnego wniosku i to powiem dla wszystkich raperów i dla wszystkich, kurwa, wytwórni, którzy tego nie rozumieją. Czasy się pozmieniały i prawda jest taka, uwaga, bo to jest mocny statement, który może, kurwa, odmieni myślenie różnych artystów. To moje zdanie jest, ale tak uważam, bo widzę, jak to wygląda, że w dzisiejszych czasach, jak robisz muzę, to nie możesz robić tylko muzyki. Musisz robić coś jeszcze, żeby być aktywnym w sieci, stary. Że, wiesz o co chodzi? Że jakby, bo jak robisz całą muzę, nie? No to wiesz, dobra, wrzucasz muzę tam, wiadomo, są wyjątki, ale jak robisz muzę, jak zaczynasz w dzisiejszych czasach robić muzę, załóżmy w tym roku, piosenki. No to wiesz, wrzucasz masz tam kurwa, coś tam, Omegalu. Ale te przerwy pomiędzy wydawnictwem zabijają często kariery, kurwa. A w momencie, kiedy robisz coś jeszcze i robisz sobie fanbase, fanów, kurwa, masz, wiesz, załóżmy te streamy, tak, ciągle się pojawiasz, to budujesz swoją pozycję i ciągle jesteś w umysłach ludzi, nie? Jakby jest dużo takich przykładów, że ktoś nic nie robił oprócz muzy, bo na przykład, nie wiem, bo ja wam powiem, jaki jest błąd tych wszystkich major labelów. Oni, stary, podpisują tych artystów, nie? I oni forsują to, żebyś zrobił hit, kurwa, na TikToka, nie? Zrobisz film na TikTok, zrobisz, kurwa, hit na TikToka, który ci tam zrobi, nie wiem, 20 milionów odsłuchań, ale, stary, to nie są twoi fani, nie? Takie są fakty, stary. To nie są fani, którzy kupią płytę i przyjdą na koncert. To są fani, co, kurwa, masz jeden wiralowy numer na TikToku, zrobią taniec, wiesz, co chodzi? Zrobią, kurwa, taniec do ciebie, nagrają, ale to nie jest ktoś, kto, kurwa, kupi twoją płytę, stary.
To są ludzie, którzy przemijają, kurwa, wiesz co chodzi, zrobią dwa hity na TikToka i chuj. A moim zdaniem w dzisiejszych czasach lepiej mieć mniej fanów, znaczy mniej jakby wyświetleń pod kawałkami, ale zżyty fanbase, kurwa. Bo mając mniej fanów, ale aktywnych, kurwa, którzy są zajarani i budujesz ten fanbase od zera, kupią więcej płyt niż ktoś, kto ma stary viral na TikToku, kurwa. A co z Kartim? No widzisz, Karty to jest inny przykład, stary, bo Karty, chłopie, stworzył kult wokół siebie, kurwa, i stworzył swoich minionków, którzy wypełniają po nim dziurę, rozumiesz? On jakby, kurwa, stary, stworzył kult i te minionki za niego, kurwa, robią robotę, że jakby zapełniają dziurę za nim, czaisz? Ale nie zapominają o nim, rozumiesz? Że jakby oni wydają muzę i nadal, kurwa, oni wiedzą, a oni są od Kartiego, nie? Wiesz, i to jest różnica. No. Nie mitomania, fakty. Musimy wyrzucać jedną osobę, a zadania oraz pytania będą coraz trudniejsze. W ten sposób musimy zgadnąć prawdziwego rapera. No nie wiem, no moim zdaniem, załóżmy Oliwka Brazil. Moim zdaniem, zobacz, Oliwka Brazil, chuj kurwa stare wyświetlenia na początku. Viral, TikTok, kurwa wszędzie. I co? I co z tego? Mamy koniec 2023 roku i co? Gdzie kurwa jest, wiesz? To nie jest przytyk personalny. To jest przykład po prostu, jak majory nie potrafią kurwa myśleć w tych dzisiejszych czasach. Oni, moim zdaniem, chcieli jak najwięcej hajsu z tego kurwa jak najszybciej wydoić, nie? I nie myśleli długo na dłuższą skalę. Wiesz o co chodzi? I to nie jest jakby, wiesz, totalnie przytyk w jej stronę, bo to nie jest jej wina, nie? Dlatego taki prosty przykład, no. Że nie myślą długoterminowo, no. Długoterminowo nie myślą. Co, podnosimy głowę. Dobra, czemu to jest tak głośno? Aha. Łuchasz? Około dam ci zagadkę, jajeczko, jajeczko, czerwone jajeczko, 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 niebieskie, do tego zielone, no i pomarańczowe. Połączyły się dwa jajka i powstały cztery, jedno czarne, drugie brązowe, trójbiałe, ostatnie żółte. Kto został królem jajek? Ano i Vens, pozdrów mój Nick Kavaler. Co ty pierdolisz, kurwa? A i jeszcze masny Ben jak chuj raper. Co ty pierdolisz w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale pozdrow dla ciebie wielkie. Runda pierwsza. Dobrze, to myślę, że możemy zaczynać. Mamy masnego Bena. Panowie, będzie pytanie do wszystkich po kolei, zaczniemy od początku. Jaką masz ksywę, ile rapujesz i jaki styl masz? Siema, jestem Przewro. Nawijam od dzieciaka, bo od kiedy pamiętam się jaram muzyką, chodziłem z MP3 i słuchałem ci w Kifa jeszcze za mało lata. Od dzieciaka? Przecież on ma 15 lat. Wijam trap, rage, rap. Ma dużo luzu, nie? Tak naprawdę pierwsze słowa, jakie wypowiedziałem, to już była moja pierwsza zwrotka, nie? Rage, trap, rap, kurwa, you know what I'm saying? No. Nie, są szerokie spodnie z luz w kroku, co mi się podoba. Jest jingle w belsach. Ile złotych łańcuchów uważasz, że raper powinien nosić? Zero, kurwa, złote już jest passé. Myślę, że z 3 minimum. No to kurwa odpada, niech wypierdala. Do widzenia. Mają być ice. Kurwa mać. Dobra, kurwa. Bratku, kurwa mać. Ja mam dwa. Odpadasz. Ja ogólnie nie popieram takiego zachowania, żeby się flexować łańcuchami, zwłaszcza jak jeszcze nie są twoje. Okej. Przyplusowałbym powiedział. Przyplusowałby. Nie mógłbym prosić o tyle? Siemanko, jestem Wyspiański. Rapuję już od drugiej klasy podstawówki. A jesteś który? Ma wadę wymowy, nie? Nie mówi R. To myślę, że nie jest raperem. Ja no teraz jestem... jestem w trzeciej, to był piękny rok. Jestem w trzeciej, to były piękne 5 lat. Teraz jestem w trzeciej gimnazjum. Co? Co ja tam sobie jeszcze wymyśliłem? Słuchajcie panowie, można się pomylić. Zmieńmy wersję, jestem w trzeciej liceum. Okej. Trzecia gimnazjum czy trzecia liceum? Po co mi to? Jestem raperem. I specjalnie... Dobra. Przecież ten chłop... Kurwa, no nie wierzę, że ktoś zarabia z muzyki i nosi dwie inne pary butów, kurwa, w tym roku, nie? Nie ma chuja, tak szczerze. Realizuje się... Generalnie...
jakbym miał mówić, nie? Jakby miałbym po outficie mówić, nie? I mówi tak, kurwa, kto by mógł być raperem, nie? To myślę, że kurwa ten o w Tank Topie, ale to jest raper typu GM2L. W rapie katolickim. Katolicki rap? Tego nie znałem. No, ale to serio, jest coś takiego? No ja raz. Ale szatana się nie zalicza. No właśnie chyba to widziałem. A to akurat ja kojarzę nawet. Panie Boże, przepraszam. Czy w rapie katolickim można przeklinać? Jeszcze jak? Jeżeli odpowiednio rzucisz kurwą, to znajdziesz swoje miejsce w niebie. Dodać, że ten przycisk tutaj nie jest bez powodu. To jest przycisk awaryjny, którym po jednym kliknięciu możemy go użyć tylko raz na cały film. Od razu ktoś wylatuje. No właśnie, bo ten ziomek nie przeklina. Ten ziomek mówi kulwa. Więc teoretycznie... Wiesz, o co chodzi? Ja powiem tak, ja mam tak, tak? Ale chcę zobaczyć ten rap katolicki. Pan numer 3. Siemano, młody Sapko, lat 19. Rapuję jakoś od 14 roku życia. Są to piosenki o miłości. Wiadomo, dupeczki to lubią, nie? No lubią, lubią. W sumie ten ziomek wygląda jak taki kurde tiktokowy jakiś taki właśnie raper, nie? Trochę. Są to piosenki o... Taki właśnie, że ten, że tu miłość, tu ten, że na TikToku mogłoby to zrobić viral, nie? Miłości. Wiadomo, dupeczki outfit to lubią. Outfit też taki właśnie przystępny, niezbyt wygórowany. No lubią, lubią. Taki bym powiedział, że taki... Taki... Edzio rap by się tak ubrał, nie? Myślę. Siemanko, jestem pierwszy. On rapuje od 2 lat i robię love songi. Chuj, romantyczne chłopaki na środku. Numer 5. T-Garden 807. Co? T-Garden? Songi. Chuj, romantyczne chłopaki na środku. Numer 5. T-Garden 807. T-Garden 807. W chuj, stary, nie? W chuj, chłopie, on GN2L pewnie należy. 7. 8 ile? Jak? 8. Zobacz. 807. Szacun, Garden. Chyba ciebie z rapem pomógł. 807. Za to, co on z tymi palcami robi, to... Pozdrawiam jego dziewczynę. Od kiedy masz taką ksywkę? Nie wiem, pierwszą nutę, jaką wrzuciłem pod tą ksywą, to było jakoś 2016. A rapować zacząłem 2012. Pierwszy upload wideo na YouTubie, gdzie po prostu grałem sobie na gitarze, pukałem w nią imitując perkusję i śpiewałem. On nie pukał gitary, ewidentnie! Dzięki temu, że za młodu nauczyłem pukać się w gitarę, teraz robię to perfekcyjnie i rytmicznie. 807 wzięło się od drogi krajowej, która przebiega przez moje wsie okoliczne. No ta! Kurwa, to jest bez kitu, to polska...
Halo! Halo! Jest czy nie ma, kurwa, jebane gówno rozjebane? Co jest, kurwa, dzisiaj dzieje, nie? No rozkurwi mnie zaraz, nie? No kurwa. Nie wiem, co się dzieje, dobra. Kontynuacja. Jebane, kurwa, ścierwo. Słuchasz mnie? Jest git? Dobra. Ok. Wróciłem z martwych. Nie wiem, co to dzisiaj, kurwa, z tym netem, ale wiecie, co jest pojebane? Że ja, kurwa, normalnie widziałem, co piszecie, nie? Że jakby mi nie wyjebało neta w ogóle, tylko to jakby coś, kurwa, z tym Twitchem rozjebanym znowu coś się, kurwa, działo. Ja nie rozumiem tego, nie? Kurwa, kurwa mać. Odświeżcie sobie po prostu streama jeszcze raz, jak macie coś z dźwiękiem nie tak, czy coś takiego. I nie wkurwiać mnie. No. Trochę opóźniony z mikro, no to sobie odśwież sobie streama, jak masz opóźnione. Bo tak to nie powinno być. Dobra. Dobra. O kurwa! Mi też wyjebało teraz rozpoczął neta? Rozpoczął się Hype Train. A, okej. Okay. O, Hype Train! W twojej okolicy. Dobra. Na co czekasz? Wydaj swoje ciężko jest zarobione hit, pieniądze. Żyje. Tapujemy, widzowie, tapujemy. Wow, dziękuję za subskrypcję! Thank you very much! Dobra, zaczynamy dalej, let's go! Ksywki. Kładę tą f***kę na tapczan. Rod. Siema jury, jak jest? Siema elo, to nie Majka, test, wiecie jak jest? Dobra, on nie jest raperem, nie? Na pewno nie jest raperem, kurwa. No ale ty schudłeś. Artura 20. On 4. Nie jest na pewno raperem, nie ma chuja, nie? Dawaj, Arturo! Powiedziałeś to z takim ludzem, że nic nie zrozumiałem, ale to znaczy dobrze, to jak na rapera przystało. Ja mam pytanie do numer 2. Ulubiony raper. Moim ulubionym raperem jest Młody jest W, łapełem. Oczywiście. Młody W? Kto to jest? To jest raper katolicki. Ja myślę, że właśnie dzięki niemu kawałek po kawałku polska scena muzyczna będzie się zmieniała na lepsze i będzie szła w tą stronę. Rap katolicki po prostu zdominuje polską scenę. Co i on pierdoli w ogóle za głupoty? Co on gada w ogóle? Taką nadzieję i proszę o to Pana Boga. Ja myślę, że on udaje? Myślisz, że on udaje, że nie mówi R? Może, kurwa, może tak jest. Nie. Numer 5, to sobie mam od razu pytanie. Gdybyś nie był raperem, to kim byś został? Agentem nieruchomości. Ja nie. Powiedzmy, że mam przeszłość związaną ze sprzedawaniem działek. 4 Tyson, kim by był bokserem? Mam tą ksywę z nazwiska, bo będę nazwisko Tyra. To tak mi zostało. Tyrson, ja zapisałem Tyson, zastanawiam się, myślałem, że... Ja zapisałem Trypson. Trypson? Tyson? Ja pierdolę. Dobra, słuchaj, Trytytka. Imię numer 3. Kiedy słuchaj, Trytytka. I chuj. Słuchaj, Trytytka. Ja pierdolę. Teraz nawijałeś o swoim zegarku albo samochodzie. Gdzie ile razy rymowało się to z bank? Wiesz co, nie nawijam o rzeczach. W sensie, to nie są jakby rapy o pieniądzach. To jest rap o chipce, bo to są losongi. Chodzi. Nosi takie sikory, nie nawijam o rzeczach, stary. Minął ramsy! Dekoracja. Ty se pokój udekoruj. Panowie, spokojnie! No co? Bifek. No rap gra to jest taka adrenalinka. No co? Tutaj widzę, że jest, wiesz, undercover, jest dresiwo, jest off-white, czyli to tak zwany driller, prawda? Tak. O mój Boże. Mi się podoba. Wierci. To jeszcze mam pytanie w sumie do czwóreczki. Najlepszy wers twoim zdaniem raperski. I dlaczego to jest Żab sąsiada Mina... Nie, to Malik. Od Chivasa. Młody sejter, młody border, pozdrawiam rodziców i swoją siostrę. Okej, okej. Młody sejter! Głosowanie. Nie będziemy przedłużać. Pierwszą rundę zastanawiać się, kto no jest spoko, raperem. Nie? Tyson. Czyli numer 4. Tyrson. Tyrson nie jest raperem. Bezi? Przewro. Ja jestem za Trypsonem. Tyrsonem. O, teraz naprawdę. Sorry. Tyrson. Kurde, no bo ja powiem szczerze, że moim zdaniem jedynka nie jest. Jest taki najbardziej spokojny, jest taki wyluzowany. Dobra, Przewro, możesz się uratować. Czy zrobisz przewrot w przód? Teraz na środku? Tak. Też o tym myślałem. To jest bardziej akrobata. A co to ma do bycia rapem, kurwa? Rapem, Boże, raperem, co ja pierdolę? Okay. Dalej, kaptur ten!
No dobra, ale kupił mnie, kupił mnie. Mnie kupił też, słuchaj, ale... musisz teraz zrobić, kurwa, przewrot. Tak, zdecydujemy, czy jesteś raperem. Kupił mnie ten, że raper nie wiem, czy by to zrobił, więc ja głosuję na przewro. Kwestia jest taka, że mamy zdania podzielone i mam, panowie, dla was alternatywę. Albo wylatujecie w dwójkę, albo robicie tutaj freestyle battle na siebie, po szybko jednej wzroteczce na przeciwnika i lepszy przechodzi. Można zrobić. Nawet trzeba, jak chcesz tu zostać. Siema, moja ksywka Tyrson. Nie wiem, skąd ty się wziął, ale wszyscy... No i koniec, widzowie. Pozamiatane, kurwa. Punchline'y ugotowane. Zasadzone, tak zwane. Ej, kurwa, ale widzowie, to jest prawda, nie? To, że, kurwa, to jest tak, że moim zdaniem freestyle, a bycie raperem, to jest w ogóle... to jest w ogóle co innego, nie? Bo na przykład można być dobrym freestyle'owcem, a można robić chujową muzę, stary, nie? I to jest prawda akurat. Serio, no jest w chuj dużo takich przykładów, nie? Że ktoś jest dobrym freestyle'owcem, a nuty nie potrafi zrobić zajebistej, nie? I na odwrót oczywiście, nie? I na odwrót. Ja na przykład freestyle'ować nie umiem za chuja, nie? Nie umiem, nie umiem. Nie umiem, po prostu jest to dla mnie, no nie umiem, w sensie może, nie, że może nie umiem, jakbym się może postarał, ale kurwa, no nie umiem, nie jestem dobrym freestyle'owcem. Ale nuty też nie umiem nagrać dobrej, nie? Więc nie wiem, kim jestem, kurwa, nikim chyba. Dobra, jeszcze raz, jeszcze zawsze raz możesz zostać Tysonem i mu po prostu przy***wać, nie? Jakby to ci no. Słuchajcie, po co te freestyle w dzisiejszych czasach? Wystarczy pójść na Fame MMA i kurwa odbyć walkę. Gdybym nie był raperem, to kim byś został, nie licząc internetowej działalności? Kurwa, nie wiem, stary. Nikim nie. Nie no, pewnie bym coś znalazł do czegoś, coś z mój jakiś ukryty, kurwa, talent, nie? Chuj wie. Dawcą spermy, no bardzo zabawne, kurwa. Dobra, jeszcze raz, dawaj jeszcze przewro, jakiś jeden wersik możesz? Yo, ej, jaki z ciebie Tyrson, skoro ty naprawdę możesz zostać moją d***ką. Mogę zostać twoją d***ką, d***ką, mogę nazwać ciebie... Idź stąd. idź stąd, kurwa, idź już. Yo. Yo, my man. Brawo, brawce, bro. Brawo. Tyrson, dziękujemy ci, ale naprawdę dzielnie walczyłeś. Runda druga. Teraz dostaniecie wersy z polskiej rap gry. O! Panowie, pierwszy wers dla was. Wow. Ah. Ale ja pierdolę, dlaczego... Słuchajcie. Powiem tak. Jak to... Kurwa mnie to, nie? Że zawsze jak się czyta te teksty, to oni czytają te adliby. Na chuj oni czytają te adliby? Przecież wiadomo, że to brzmi, kurwa, jak gówno bez muzyki, stary. Na chuj oni te adliby czytają? Jak to w ogóle nie ma, kurwa, sensu, stary, tego czytać. Z paznokci jej schodzi lakier. Kurwa, z paznokci jej schodzi lakier? To nie jest, kurwa, Iggy? Że coś tam... Mój kumpel. No, dotknął ją siusiakiem, kurwa, przecież to jest legendarne wersji Young Iggy'ego Big Ben, chyba. Dotknął ją siusiakiem. Nie wiem, kto to. Widzowie, zgadzajcie klasyczny wersy. W komentarzu, napiszcie koniecznie teraz, który raper... Chodzi lakier, mój kumpel dotknął ją siusiakiem. To przewinął i za chwilkę się to okaże. Wszyscy obracamy. A jestem podzielony zdaniem. No były to odważne wersy, no ja bym takich, kurwa, wersów nie napisał, powiem szczerze, bo by mnie skręciło, ale szacun za to, że to nawinął, nie? Kizo. Zdania są podzielone. Nie. Bo prawdą odpowiedź to Young Iggy, Big Ben, dokładnie tak, gratulacje, panowie. Mój kumpel dotknął już jakie... Justek, dla ciebie z dedykacją. Panowie, słuchajcie uwagi. Nie puszczaj tego dziewczynie, bo cię zostawi. I zje cukinię. Kurwa, jakiś dicho? Ja wiem, co to za wersy, kojarzę to, ale kurwa, nie wiem, to brzmi jak dicho. Możecie pokazać? Justek Biss. Justek! Przepraszam. Chris, kurwa, tak nawinął?
Ja pierdolę. Przejmujemy YouTuby? No to ja nie wiem, kurwa, oni mają dawać cytaty od raperów, czy kurwa YouTuberów, nie? Niech się kurwa zdecydują, prawdziwy rap to nie jest kurwa YouTuberzy. Prawdziwy rap. No. To było zwodnicze, ale wygląda. Big kto? Big Bamben. Nie? No jak nie? Dwójka, jak ty się uratowałeś tym rapem katolickim? Powiem tak, ten czerwony przycisk to jest chyba stworzony dla ciebie. No dobra, czyli tak naprawdę nikt nie zgadł, bo jest to... Freeze, przejmujemy YouTube. No ale to nie jest kurwa raper, no. Bo cię zostawi i zje cukinię. A pierdole. To dobrze o was świadczy, tak? Michał, otwórz głowę, przepraszam, przepraszam. Zdaliście test? Chcę dupę moim kojo twoją. No, dicho? Chcę je trzy. Mów mi mojo jojo. Szpaku! One są recytowane? Szpaku, szpaku, mojo jojo! Chyba. Albo kurwa, nie wiem. Nie, no szpaku by tak nie nawinął. Nie ma chuja przecież, że szpaku by tak nie nawinął. Sobel? Kurwa, Maria, nie wiem. To jest, do czego to należy? King Garden zgadnął. Czemu on napisał konop, kurwa? Czemu, kurwa, on napisał konop? Konop, kurwa. To za zje. King Garden zgadnął. Odgadł, brawo! Muszę to wykrzyczeć. Prosimy o kolejny. Nie słyszałem tamtego, stary, przysięgam, nie? Odgadł, brawo! Muszę to wykrzyczeć. Prosimy o kolejny. Mocne. Nie słyszałem tego, tam jest tak pokręcony, a kurwa. No słuchałem to na streamie, no wiem co to jest za kawałek, ale ja... Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, ja już wiele razy to mówiłem, ale... Ja... Bardzo często muzyki słucham dla muzyki. Ja nie analizuję tekstów, kurwa. Ja bardzo często znam piosenki, ale nie znam tekstów, bo ja się nie uczę tekstów na pamięć. Ja słucham muzyki dla muzyki, czaisz? Ja mam tak, że ja puszczam na przykład jeden album i on mi leci od deski do deski i ja, kurwa, słucham to dla muzyki, rozumiesz? Nie słucham tego dla... Jakby ja tytułów też często nie znam. Po prostu słucham muzyki dla muzyki, nie? Jako trochę background taki. Kolejny wers. A przesłuchałem w chuj dużo muzyki, nie? Bije. Bije? Ją po ryju pało. Dobra, dicho. Jak jakiś... Albo Malik, nie pamiętam. Flintstone. No ta nutka jest bardzo mocnym przekazem. Żabson, kurwa, to nawinął? Dobra, ja już nie wiem, kurwa, nie pamiętam. Z tym, kurwa, nie... Z Brazylii, no ja tego nawet nie skomentuję. Dokładnie to nawinął Żabson w utworze Małpa. Biję ją po ryju pałą. Czy ty w ogóle nie... Ja pierdolę, faktycznie, kurwa. Faktycznie tam było coś takiego. Ale widzicie? Bo to jest problem tego, że to jest tak dobrze melodycznie wklejone, że w ogóle nie zwracam uwagę, co on tam pierdoli, nie? Piękne, kurwa. Ktoś polskiego rapu? No, ale ja wszystko widziałem, co on tutaj miał zapisane, to co miałeś płucować? Czy jeszcze podgląda? Rawiniak. I jeszcze donosi, tam na siebie. Klasyczek. Świder. Lacha. Bum. Patelnia. Nie no, kurwa, mać. Chupa. Drabina. Ej, nie wiem. Kurwa jest! Nie, no to musi być to jakiś jest troll, stary. Major SPZ? Ja pierdolę. Wierzę, że coś takiego powstało. Ja nie, no ty nie ma chuja, nie. Porada dla was, aby dostać dobrym rallerem. Otwórzcie głowy. Dwóch head. Dwóch head. Ty nie uwierzysz, co się działo na wyciętych scenach z filmu oraz backstage'u, dlatego właśnie wleciał mini vlog na kanale nadawczym Instagrama. Chuj dupa drabina? Aha, to akurat kojarzę. 3-4. Dobra, ja muszę zobaczyć tą nutę, bo ja kurwa... Coś ja wiem, że major to niezłe rzeczy. Major, SPZ, chuj dupa drabina. To jest jakiś... Jaki to jest numer? Jaki to jest paprykarz? Świder, lacha, bum, patelnia, chuj, dupa, drabina, chłopacz. O kurwa! Mocne w chuj! Zajebiste! Yo! O kurwa! Plataje w Berlinie, a
Stalin 2, 3, 6, 3 AMG maszyna, słupka Hugo, kostium, bo zlataje po Berlinie. Świder lacha, bum patelnia, chuj dupa drabina. Chłopaczyna ze Szczecina rzuca rymem jak maszyna. Niedaleko do Berlina, pół godziny, max godzina. Dzień się budzi, kury pieją kokainą. O kurwa, mocne, 11 milionów wyświetleń. Ej! No bo widać, że on słucha tylko bangerów, nie? On jakby nie słucha. Tylko już nie widziałem. Dawaj, będzie coś z katolickiego rapu. Okej, będzie po katolicku teraz. Miłuj bliźniego jak siebie samego, coś takiego. I nadstawiaj drugi policzek. Wiem, jest... I tak Multi powiedział, że jestem profesjonalnym homoseksualistą, więc... No i tyle, nie? Co ja mam powiedzieć? Co jest, kurwa, czat wyjebało? Ej, nie widzę, co piszecie, halo? Mam streama? Co się stało? O, jesteście, kurwa, wyjebało stream... Wyjebało czat tu, ja pierdolę. Jezus. Się przestraszyłem, znowu mnie wykurwiło. Już nic powiedzieć nie może. Wiem, jest... I tak Multi powiedział, że jestem profesjonalnym homoseksualistą, więc ja... Dzięki Multi, doceniam! Najlepsze jest to, że i tak nikt mi nie wierzy, że jestem hetero. No bo nie jesteś, pozdro. Każda mama wie, pyry palu, lubią... kurwa! Dużo ja jestem największym fanem. Ej, szósteczka, jaki speedrun! No to on już połowie chciał zacząć pisać. Dobrze, były to katolickie wersy, panowie, odsłaniamy karty. Generalnie jest to niepocieszające. Hymn Śląska! Ja pierdolę. Hymn Śląska, kurwa. Hymn Śląska! Że nie wiedziałeś, bo to nuta odporucha o nazwie Mój Kościół. Każda mama wie, pyry lubią dużo sosu. Masz coś na swoją bronę? Tak. Paluszki mam tutaj. Paluchy w górę. Jezus Maria! Dawaj tą tabliczkę, nie? T-Garden tutaj jakieś paluszkami robi magiczne triki. Powiedz mi, czy umiesz zrobić tak, stary. O, umiem, tylko zapomniałem, tak? Aha, czajnik po prostu uczy ich robić gang signy, tak? Nieźle. Trzecie oko, nie? Pytanie do was. Niech podniesie rękę osoba, która jest z jakichś labelu. Ku chwale label. Założony przez mojego organistę. Niestety... Ku chwale label. No nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam. Mocny ziomek, nie? To jest mocny ziomek w chuj, stary. Niestety nie spina się finansowo, ale od czego jest taca? Ja udawałem księdza przez 24 godziny. I mimo, że wyszło to specyficznie, to ty naprawdę jesteś jeszcze level wyżej. Podziwiam. Numer jeden. Jakie sneakersy uważasz, że powinien mieć każdy raper? Myślę, że albo Tienki, albo Air Force jedynki. O Jezu, Tienki, to już lepiej Air Force, kurwa. Myślę, że albo Tienki, albo Air Force każdy nosi teraz. Crazy. Każdy nosi teraz. Ale ja pytałem o batony, stary. Ja pierdolę, jaki suchar, kurwa mać! Boże! Ty kurwa czajnik, nie! Powiedziałem po prostu o butach, bo myślałem, że o to mu chodzi. No ale... każdy tak myślał, kurwa, tylko czajnik jest bezbekiem. Widzę, że nie jesteśmy poważni tutaj. Dobra, ja mam, panowie, też pytanie tutaj do szósteczki. Co myślisz o piosenkach youtuberów? Piosenki youtuberów? A na to komu? Do muzyki jest czas i pora, jakby nie chcę tutaj negować też, że jakby... Nie, YouTuberów. Prawdziwy rap to jest, widzowie, wiadomo. No ale nie pochwalam tego. Okej. Nie pochwala. Za to dwójka niech będzie pochwalony. Bo ja mam pytanie, co sądzisz na temat Young Multiego? Oho! No i kurwa, zaraz zobaczymy. Zdejmuj kurwa kominiarę, pokaż twarz, nie? Który jakby zaczynał od YouTube'a i został raperem. Dobry przykład, bo tutaj jakby on zaczynał... Słychać, że głos mu się chwieje. Boi się, kurwa. Boi się, bo nie wie, co powiedzieć. Zobaczymy, kurwa. Zobaczymy. No powiedz, kurwa, prawdę. Patrzę się na ciebie, kurwa!
Od początku. Dobry przykład, bo tutaj jakby on zaczynał będąc youtuberem, jakby przeszedł tą drogę, nabył trochę tych skillsów i tam podbił trochę tego levela, że no, można już go oficjalnie nazywać raperem. Okej. Okay. Okej, okay, można go oficjalnie nazywać raperem, dobrze, dziękuję za ten statement. Poprawny jest ten statement, dziękuję ci bardzo serdecznie. Ej, ty masz tatuaże, nie? Masz jakieś stricte... No i widzę, że już zostało wyjaśnione wszystko. ...związane z hip-hopem, rapem. O, mam bona fide. Jakbyś dodał kue, to byłby kue bona fide. No w sumie. O, nie. To jest dobry argument. Gnata mam dużego. Dam ci pięć, dopiszesz. Ej, właśnie, tam... a tu ziomek nie mówił, że czwórka to jest, kurwa, mój fan? I że mnie pozdrowił, ale to wycięliś, to w innym odcinku, kurwa? A nie, w randkach! Co ja pierdolę? To w randkach, w ciemno. To nie tutaj. Gdzie? Pojebało mi się. Dobra. Jak wrócisz ze mną z kłę, to dobra, robimy, stary, to, robimy to. No chodź, narysuję ci i zobaczysz, że się zmieści. Kłę. O, takie kłę? Kłę. Ej, ale w sumie fajne, no. Ej, ja serio chcę te 5 stówek. Ja to serio zrobię. Ty, Gardy, w sumie jak już jestem przy tobie, ile za chaina i ile za sikor? O, bo... A, mordo. Wiesz, o co chodzi, nie? Taobao drip, mordo, wiesz, co chodzi. 20 zł z shipem. Wiesz, byku, nie? Najświeższe cyrkonie. Boże, no to są cyrkonie, panowie. No ja zagrabiam na Spotify jakieś, nie wiem, 2-3 koła w zeszłym miesiącu. Tuwa, 50, 20, 20. Złoty, kurwa? Za milion od tworzenia. Za milion? No. Nie wiem, tam chyba jest za... Nie wiem, ile jest za milion. Nie no, jak można nie wiedzieć, ile się zarabia za wyświetlenia? Ja też nie wiem, kurwa. Bo na Spotify'u to nie jest takie jasne, jak on myśli, kurwa. Głąb z YouTube'a, kurwa. Gościu zarabia 2-3 koła i nie wie, ile jest za milion, to ja wiem, ile jest za milion. Do chuja wiesz, kurwa, bo to się zmienia ciągle. Ty to akurat masz to całkiem wypierdolone, tak myślę akurat. No, no tak, jest to jeden z tych argumentów, to prawda. Ale to nie zmienia faktu, że Spotify, generalnie ta stawka się zmienia od tego, ile jest w danym kraju kont premium kupionych. To też boostuje jakby, bo jakby wyświetlenia premium, wyświetlenia normalne się różnią. To jest takie, kurwa, jakby nie ma, z tego co wiem, nie ma nigdzie oficjalnie można zobaczyć, jaki jest tam gdzieś tam CPM czy coś tam. No nie wiem, jak to tam wygląda teraz dokładnie. Najlepszą nutę mam 160. Pytam się, stary, ciebie, jaką masz najlepszą nutę, tylko ile ty jeździ? Jezus Maria, ci! Nie wiem, nie sprawdzam tego, kurzu się, no. Tego są. Okej, okay. No nie sprawdzasz, okej. Okay. Kurde, czuję się atakowany strasznie, stary. To nie było miłe, no. Chłop dalej nie ma za jeksu zrobionego beka, za jeksu się zawinie z tym... Spokojnie, będzie git. Irlandczyk Jera, gdzie go za 6 miesięcy? Już jest? Ale szczerze, szacun za tych, co słuchają Spotify'a, kurwa, bez premium, nie? W 2023 roku. Dla mnie to jest, kurwa, niemożliwe, stary. Ja, nie, jest niemożliwe, nie? Przysięgam, dla mnie to jest niemożliwe, stary. Naprawdę. Ja nie wiem, czy tak się... nie wiem. Chłopie, nagle jakaś... Nie, no nie ma chuja, stary, nie da się tak. Pijona bita, wariacie. Nie no dobra, spoko, nie, bo trochę się ugotowałem, nie? Szczanic. Jesus Christo. Pasują do siebie. Wy też wrzucacie nut na Spotify? Ile wyciągacie ze Spotify'a? 5 koła około w ostatnim miesiącu, no. Ej, okej. A co znaczy ten gest w ogóle? Wiesz co? Lech mistrz Polski! Uważaj, bo... Jesus. Bo jesteśmy na Śląsku. To mi jakoś tak się urodziło już od dawna i pokazuje po prostu, niby to znaczy... Loser, ale taki jest gest. Czyli obrazić nas po Fortnite'a gra, ta? Okej. Okay. Po prostu tak? Spoko, zapamiętam to sobie. Pozdro, luz. Dobra, numer 3. Ty jesteś triperem, driperem, czy jak to tam... Triperem? Boże, czajnik, ty to kurwa naprawdę, nie? Jesteś triperem, kurwa. Triper, creeper, kurwa, ty jesteś creeperem, wybuchasz, kurwa. To tak zwał? Jakiej marki ciuchów nigdy byś na siebie nie założył? Oho. Tommy Hilfiger chyba. Ale jakie masz gacie? Gacie? Nie, nie ma. Aj. Chciałem go złapać. Ej, powiedzcie mi następnym razem, żebym wziął jakieś... Rick and Morty. Ważniejsze majtki. Głosowanie. Dobra, to panowie, głosujemy. Dobra. No dobra, to ile w piosence trwało twoje najdłuższe yeah? Yeah, bo wiesz, w tych piosenkach romantycznych jest takie yeah! O czym on pierdoli? Ty, czujnik to jest od rzeczywistości, kurwa, odklejony, nie? Co on gada w ogóle? O co mu chodzi? O co mu chodzi? O kurde, ale to mocna piosneczka romantyczna. No, o co kurwa chodzi?
4 podbitki przez całość nuty. No mówię, czajnika, oddajcie czajnika. Od razu go wyczułem. Nie jesteś raperem. Dobra, czyli mamy tak, głos? Rod wylatuje, stary, ja się go boję. Dobra, moim zdaniem do wyjebania tak, Masny Ben. Chociaż nie, dobra, nie, tym razem go kurwa oszczędzę, bo powiedział prawdę o mnie, czyli że jestem prawdziwym raperem. Moim zdaniem raperem nie jest... Kurwa. On jest bardziej odklejony niż podeszwa w chińskich butach. Cóż za trawne porównanie. Dzięki za to. Kurwa, no dwójka nie jest na pewno, nie? Na pewno dwójka nie jest. Szósteczka? Szóstka, Rod, Arturo. Ja jestem za przewrót, no ja gość w kurwie. Nie trawię go, nie? No dobra, to ja jestem też za Rodem. Niestety, chudy Ben. Dziękujemy ci bardzo. Runda trzecia. Teraz każdy z was będzie musiał nawinąć jakąś nutę. Może to być cover, może być nuta, jakaś wasza nuta. Znam sonę ballada. Gram na autotune jak na gitarze. Najlepsze instrumenty, nie pytaj o czym marzę. Skurwysyny, oni koszą trawę. Ja pierdolę, najgorsze jest kurwa rapowanie a cappella. To nie ma żadnego kurwa sensu. Na chuj to robić, nie? Po co to kurwa robić, nie? Taka interpretacja, no bo nie kojarzy... Nie, no, nie kości i trawę po prostu. Dźwięki tu dosiadki po prostu. Okej, no może się dać. Davis Surfer. Gdzie mój Red Bull? Wyrwane skrzydła na scenę, a przy stole jeden z siedmiu. Przecież ty nawet sam to nie wierzysz! Ela, nie wiem jak to będzie, ziom, 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 yeah. Nie pytaj się mnie, jak to dziś będzie. I ja dziś nie przejmuję się. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie? No co za gość? On zna swoje nuty, a nie jakiś innych raperów. No to co, wyśpiąć, bo ty już tak się trzymasz, tutaj bardzo chcesz. Ja mam wersję mocno inspirowaną. No dla ciebie, czajnik. Kościół pełen wiernych, wypełniony aż po brzegi. Wyjebcie już tą dwójkę, nie? Przysięgam, kurwa, macz. Wylepszysz go, wypierdolcie go już, go błagam, nie wytrzymam zaraz, bo mnie skisnę tutaj zaraz. Kurwa, wyłącz to jebany debil! Dlaczego do najtu nie wysłacie, widzowie? Błagam, kurwa, błagam, oszczędźcie już mi go, proszę. No inspirowaną, no dla ciebie, czajnik. Kościół pełen wiernych, wypełniony aż po brzegi. Ksiądz nawija, każdy zwija coś tam, coś. Ja pierdolę. Błagam, odejdź już z tego programu. Jabłko, rapowania uczyłem młodego sapko. Okej, chill. Tigardy, co? Latujesz? Shredder nie żyje na pokaz. Czemu? Zawsze miałem przejebane, nawet nie wiem co rzuciło na mnie tsunami. To wygląda jak ziomek od Rusiny jakiś, nie? I tam tych Shredderów i tak dalej. No. Ale ja się nie chwalę. To właśnie taki under mocny niż zawsze, kurwa, w sensie, dobra, nie wiem, co ja pierdolę, coś tam się mówiło, że under coś tam jak zawsze, mocny niż zwykle, mocny jak, nie wiem, kurwa, mocniejszy, dobra, nieważne. Nie, tylko się zaleć, nie robi taniego flexu jak twoje, kurwa, ziomale, nie nosi chwale, ale tylko skillami w rapie, zobaczę, kłapię tą japą, nie rzucam barzabarem i farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym autem. Nie żyję na pokaz, ale chcę pokazać matce. Dzisiaj T-Garden mnie zainspirował. Czuję, że ja też mogę być raperem. Ja myślę, że to była najlepsza recytacja dzisiaj, a trochę już dzisiaj było. Polski Eminem trochę taki, nie? To co, T-Garden, zrobiłbyś cover Rap Goda? Powiedziałeś, że nagrywasz po angielsku, to co? Dziękuję, to ciężko. A z tekstem może ewentualnie. Chcesz to zrobić, T-Garden? Można spróbować. Zawsze można, no dobra. Okej, okay. yeah. Look, I was gonna ease on you and not hook hard your feelings. But I'm only going to this one chance. Something wrong, I can feel it. Just a feeling I've got like something about to happen, but I know what. I've got to build it up. Ale to było dobre. Ale to było dobre, to było lepsze niż się spodziewałem. Kurwa. Nie wiem, kurwa, oglądamy ten sam filmik? Ja nie wiem. Tak było lepsze niż się spodziewałem. No, żeby leciał dosyć późno. Możemy na tym skończyć, było szybko. Ja jeszcze bym chciał zobaczyć tylko Wyspiańskiego też, jak próbuję.
Ja ostrzegam. To jest wersja razy 5. Ratujcie go, chłop dostał palpitacji, kurwa! Padaczki dostał, ratujcie go, kurwa, i proszę, uratujcie go i weźcie go, kurwa, do ambulansu, niech spierdala z tej sali, proszę. Honest. Najlepsze jest to, że puścimy wam to nagranie spowolnione i zobaczycie, że on powiedział dokładnie to samo. Dosłownie wszystko, nie wyleciał nawet na chwilę z bitu. Look, I was gonna go easy on you and not hurt your feelings, but I'm only going to get one chance. No i jeszcze przewro. Dobra. No Lapgod, Lapgod, kurwa. I na coś z mojej nuty, dobra, jak po angielsku nawijałem. No to the all snitch we never gonna be together. She thinks she ma number one, but she ma number seven. Dużo dyma. Polski centralny C. Głosowanie. Nadeszła pora głosowania, bo ja już nie dam rady. No, ja chciałem drillowca wyrzucić wcześniej, no Wyspiański musi z nami zostać. No nie ma tu opcji, a mamy dwóch raperów tak dobrych, że nie wiem, który z nich jest prawdziwym, więc moim zdaniem... Dobra, no dwójkę wyjebcie! Wyspiański zostaje, bo na pewno jest prawdziwy, niestety tutaj mieliśmy ksywy Młody Sapko, no Młody Sapko musi wylecieć. Bezi? Nie no kurwa, stary, no weźcie tą dwójkę, co oni trolują, kurwa? No chyba Młody Sapko. Ty, oni trolują, kurwa! Czemu oni nie wypierdalają tego drugiego? Dla mnie młody może być tylko Bachor, więc niestety Młody Sapko muszę się z tą pożegnać. No dobra, to i tak mój głos nie ma znaczenia. No, dziękujemy bardzo. Bo drugi robi content, a tamten to nudziarz? A, no dobra, okej. Runda czwarta. Tym razem uczestnicy nie będą już rapować, ale będzie freestyle z wybranymi słowami. Dlatego, panowie, teraz zobaczymy, jak wasze umiejętności freestylerów. Trzy słowa. Przewro, chcesz znów zacząć? I dla ciebie słowa to tak. Nóż, jabłko, widelec. Kapek, chcesz zabitboxować? Ej, kurwa. Ej, był jakiś taki dzieciak, kurwa, nie? Że... kurwa, był taki filmik. Jezu, jak to się kurwa nazywało? Jak to się nazywało? Nóż, jabłko, talerz chyba, nie? Coś takiego. Kurwa, jak to się nazywało? Czekaj. Nóż, jabłko. Poczekaj. Co? Nie, czekaj, nóż. Gdzie to było? Kroję sobie jabłko. Czekaj, kroję sobie jabłko. Kurwa, no nie ma, kroję sobie jabłko nożem, kurwa, no nie wpisuję to i nie ma tego. Kurwa, znajdź mi to ktoś, proszę, błagam. Czekaj, kroję sobie jabłko nożem. TikTok. Kurwa, co jest z tym jebanym internetem, do kurwy jebanej. O, mam. To? Aha, dźwięk nie jest dostępny, kurwa! A to? Kinga, daj mi trzy losowe słowa. To ona jest! Jest, cicho, jest! Jest, no, jest, cicho! Mam. Kinga, daj mi trzy losowe słowa. Jabłko, nóż, talerz. Kroję sobie jabłko nożem i nakładam je na talerz. O kurwa! Nie. Kinga, daj mi trzy. Ale losowe... gołd jebany! Jaki gołcik w ogóle, ty! Kinga, daj mi trzy losowe słowa. Jabłko, nóż, talerz. Kroję sobie jabłko nożem i nakładam je na talerz. Ja pierdolę, ale gołcik. Mocne. Bo Kapek jest profesjonalnym beatboxerem, on zawsze beatboxuje. Ej, słuchaj żonę, kiedy walnę ci w Adama jabłko, no to będziesz zbity tu na kwaśne jabłko, ej. No i chuj. No i tyle, nie? No i tyle. Bo Kapek jest profesjonalnym beatboxerem, on zawsze beatboxuje. Ej, słuchaj, żonę, kiedy walnę ci w Adama jabłko,
No to p***a, będziesz zbity tu na kwaśne jabłko. Ej, tego nie przewinie nawet młody sapko. Ej, bujam się do tego bitu jak Ronaldo. Ej, czy taki kleszy jak ty to p***am na obiedzie z matką. Już widelec p***o mi wystarczy tyle, jesteś płaską. Yo. Jesteś płaską i chuj. To... A to też było spoko, nie? Ej, ty naprawdę dobrze to robisz, kapo, no. Nie wiedziałem, a każdemu innemu zarzucić trochę inny bicik, czy jak? Profeska, full service. Ej, ale przewro totalnie moim zdaniem rozjebał. Michael i Tony, kurwa. On nawinął tak dużo rzeczy. Zdisował młodego sapka. Jeszcze młodego sapka nam zdisował, nie? Wyspiański, ty polecisz drugi. Dla ciebie trzy słowa to sumo, freeze i claps. Chcesz jakiś przejście? Bija Freeze, ubrany w sumo. A jakie było trzecie słowo? Trzy słowa, to sumo. Wbija Freeze, przebrany w sumo. I dostaje w dupę klapsa. Freeze i klaps. Chcesz jakieś przejście? Tak. Pasza, twój bebzo, to myślę, że sumo. Twoje życie poczęło się rozpiętą gumą. Ej, ja muszę chwilę się uspokoić. Pomocy! Pomocy! Jak coś, to ja pękniętej nie mam. Mogę mu dać. Dużo dyma. No nie! Ile on musi ruchać, nie? No naprawdę! Gość sobie wyciąga luźno gumę z nagrywek. Z tą prezerwatywą? Nie wiem, po prostu miałem ją w torbie i słyszałem o pękniętej gumy, więc chciałem uratować kolegę, nie? Przy tych światłach czuję się jak u Freeza. Normalnie tyle światła jak na Ibiza. Co było trzecie, bo już nie pamiętam. Klaps. Klaps w mojej ręce, klaps w twojej dłoni. Klaps w twojej matce i to się pogoni. Czy on obraził moje mamusie? Ale Wyspiański? Totalnie zaplusowałeś. Delikatnie to słabiej. Moje freestyle, kurwa, na kwadratowe masakrze identycznie brzmiały, nie? Niż przewro. Ale tylko trochę. Ale trochę. I jaki bicik sobie dosłownie stary, nie? Profesjonalista, więc... Detroitik jakiś. Nie, to jest na plecie. Detroitik jakiś, ja pierdolę, nie? Czekaj. Ten czajnik to jest jak mój w kuchni. Rozjebany jakiś. To jest, widzowie, mocna rzecz. Yo, kiedyś ja jestem pan, a to jest mój dom. Lubię drewno składać dzisiaj, lubię robić dom. Oho, ścinam sobie dom. A może brzozę, a trochę w ząb. O, tak, ja jestem raper, a nie jakiś waper. I jeśli to nawijam poważnie, a i rozważnie, a nie przeważnie. Robię to tak, że po prostu wszyscy kładą ziemniaki na plecach. A jak na plecach, to są dzisiaj w dekagramach i w decach. O, miażdżę wszystkich swoją mocą, swoją gigantyczną nocą i kocą. I po prostu kocą w gimnazjum pierwszaków i robią ziemniaki. Kurwa mać. Kocą, kurwa, w gimnazjum dzieciaków i robią z nich ziemniaków. I chuj, kurwa. Bars. Profesjonalista. A ja nie znam słów jeszcze. Powiem sobie jakieś. Dobra, dla ciebie kanapka. Biała ściana. Biała ściana i uwaga, jeszcze mama blowka. Artur dał zdecydowanie najcięższe mama słowa Ci Gardenowi. W końcu była tam mama blowka. Nie. Co się stało, kurwa? Czemu mi się to przewinęło? Ej, no co jest? Sapko, ej, bujam... Przewinęło A to też było spoko, nie? Kurwa, przewinęło mi się. Kurwa, przewinęło mi się, sorry. Trzeba mu pękniętej gór... Niż przewro. Ojciec jak... Ja nie znam... Artur dał zdecydowanie najcięższe słowa Ti Gardenowi. W końcu była tam mama bloga. Czy on właśnie obraził nas mamę bloga? Czy jest gruba, czy co, kurwa? Ja tego nie czaję w ogóle. O co chodzi? Czemu on tak powiedział? Czemu on tak, kurwa, powiedział? O co, kurwa, chodzi? Nie. Ej, Blołek ma mamę. Blołek ma mamę, ja z nią trzymam sztamę.
Trzymam sztamę, zjadłbym z nią śniadanie. Może jakąś kanapkę z pomidorem? Z ogóreczkiem? Z pomidorem, z ogóreczkiem i z szyneczką. To serio jest kurwa mój freestyle z kwadratowej masakry. Mam granat zawleczką, rzucam go na białą ścianę. A wy jesteście blade, jak tego słuchacie? Ayo 7. Jaki finisher, nie? Po tym freestylu zapulsowali wszyscy, że nie ma osoby, która straciła w moich oczach. Pytanie do Przewro. Jak miałbyś usunąć jednego rapera z polskiej rap sceny? Wyspiański to... No, ja nie lubię niestety takich jak ty. Ktoś mu to powiedział jeszcze prosto w oczy, ty! Jego mi... Jezus! Jak mi się zrobiła szkoła Wyspiańskiego? Jest to tak zezłomowane, że ty się rozpłaczę zaraz! Twoja najdziwniejsza sytuacja z funką. Funki są poj***ne. Zawsze jakoś się od tego oddalam i zazwyczaj nigdzie nie zostaję, na przykład po jakichś występach czy coś. Najgorzej, stary, najgorzej! Yeah! Co jest? Jest? Młody hustler, nie? Nie, on żartuje, całkiem fajnie z funkami, tak, nie? Tak, ja na przykład to lubię, nie? Więc nie wiem, czy coś przeszkadza, no. Ogólnie widzowie, no ja z funkami nie mam problemu, także zapraszam na Instagram, możecie pisać. Dobra, Wyspiański, ty lepiej powiedz, jak się zaczęła twoja kariera z rapem. Moja kariera z rapem zaczęła się, jak już mówiłem na początku, w drugiej klasie liceum. Byłem takim najbardziej aktywnym uczniem i mój głos, on, ksiądz określił to, że niczym anielski głos spadł z jasnego nieba. Tak ty wpadniesz na polską scenę muzyczną i dokonasz polskiego nieba. Zobacz, co pierdoli. Chcecie zobaczyć Wyspiańskiego więcej na kanale Artura, to napiszcie koniecznie w komentarzu, bo ja coś czuję, że może robić mocny content na filmach, naprawdę, nie? Wyspiański ma luz. To będzie jedyny aktor, który się powtarza na i przechodź do finału. Za każdym razem. Nigdy nie będziemy wiedzieli, czemu się naprawdę zajmuje, nie? Może być. Wyspiański, widzimy się na kolejnym filmie. Dobrze, to... najładniejsza raperka. Najładniejsza, a już mówię. Ale sprawdzam, czy pamiętasz. A Oliwka po raz? Ale dlaczego oni się śmieją? No nie mogę! No nie mogę! Nie wytrzymał, naprawdę, nie? Wyspiański w latyżu, ale dobra. Cześć, wysłała nowa nuta Gimper. Jest frajerem i... Dobra, zaczynamy. Gimper, 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 sraka cię robiła. Gimper, Gimper, Gimpa sraka cię robiła. Gimperowa sraka cię robiła. Tata Gimpera teraz śpiewa, hej. To ma na nazwisko Gimper, wypierdala z teamu. Wypierdala z teamu Multiego, tylko ogląda, bo on jest najlepszy. Koks, koks. Wpierdalam się na Multiego, teraz wszystko gra. Wpierdalam się na Multiego, teraz wszystko... Ej, to on mnie lubi, czy mnie disuje, kurwa? O co mu chodzi? Wszystko gra, multi zajebisty, koksu, koksu. Dobra, jednak gil, jednak props. I samu rezi, to są najlepsi. Multi, samu i tam też mam dalej komentować. Kurwa, chyba byście mnie nie chcieli słuchać. Multi jest zajebisty, rezi jest zajebisty. I samu zajebisty, Izak zajebisty. I tam jeszcze mam dalej komentować. Przecież wiecie, że Gimper to żygi, ma na włosach. To jest kurwa finał. Gimper, stara cię nie dorobiła. Gimper, stara cię nie dorobiła. I samu dzięki za nominację. Hej, jestem zajebisty. I samu dzięki za nominację. Rezi, fajny jesteś też. Lecisz trochę na łapki, ale to nic. Rezi, też jesteś fajny, ale lecisz trochę na łapki. Kurwa. Ale jakieś były pojebane czasy, stary, nie? Jak ktoś prosił o lajki, to mówili, że lecisz na łapki, sprzedałeś się, kurwa, stary. Ja pierdolę, taki to był mindset u ludzi, nie?
Multi zajebiste piosenki wymyślę i teraz się chwali na YouTube, kurwa mać. Ale Gimper to bez przesady, kurwa płakać mi się chce, jak ciebie widzę w tych ukurarkach. Takiej masz ukurarki, jakby kurwa nic, jakby kurwa nic, jakby kurwa nic, jakby kurwa nic. Gimper, 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 przecież zjebem jest. Gimper, 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 przecież zjebem jest. Zjebem, zjebem, Gimper, przecież zjebem jest. Zjebem, zjebem, Gimper, przecież zjebem jest. Ja pierdolę. 7 lat temu, człowieku, nie? Ciekawe, jak on teraz wygląda, stary, nie? To musi być jakiś gigaczat, chłopie. Jeśli to teraz oglądasz, wielkie pozdro dla ciebie, nie? Spokojnie. Strzeżonego pan Bóg strzeże. O kurwa, reverse card. Czyli wypierdala tego. Tego ziomka z programu własnego. Co jest? Jest! Na razie. Ale nie spodziewałem się. Co? Tego się totalnie nie spodziewałem, no dobra no. To jest dobra zmiana. Siemano. Ej, mnie zaskoczył. Wyjebali go z własnego programu. No. Dobra, to trzy słowa dla Artura. Ja na Artur to wygląda jak popstar, nie? Naprawdę. No to popstar będzie twoim jednym słowem, drugim będzie stary flame, bo masz ogień, może być ogień, będzie łatwiej po polsku, ogień, popstar, a trzecim słowem niechaj będzie... Dupa. Może być dupa. Let's go, kapku, poprosimy cię, kapku. Dawaj kapek. MC Artur. Mac Artur. Ej, wchodzę tutaj, na beat bardzo klawo. Macham ciągle klamą, ej, ogień na track. Bardzo klawo, twoją stare robili wiertarą. I lecisz dalej, no? Jak? Czajnik wygląda, jakby miał małego ptaka. Codziennie rucha jego brata. A nie wiem, czy on ma brata nawet, to nie. Ze mnie zabije niejedną zwrotę. Twoja stara zaliczyła wywrotę. Nawijam tutaj ciągle. A ty kurwa mocno ciągniesz. Ona tylko ciągle ciągnie. Chodzę na beat. Ma brata i chodzi do przedszkola. A to anuluję te wersy w takim razie. Przepraszam. No. Nie wiedziałem, że ma brata. Okej. Kamil Action, usuń to. Co, jakie było trzecie słowo? A ty w ogóle wykorzystałeś jakiekolwiek? No. Był ogień i popkiller. Jaki popkiller, kurwa? Popstar miał być. Ej, szczerze? Zarąbiście się tu czuję, nie? Jakby po tej stronie jest bardzo fajnie. No generalnie tak, panowie, no moim zdaniem prawdziwym raperem nie jest numer 2, no ewidentnie. Ale niech wypierdala w ogóle, ich usuwa kanał, nie? I przeprosi wszystkich. Podrabianiec, nie? Podrabianiec trochę, no. Znalazł się tam w przypadku kompletnie i widać było, że te rymy nie do końca się tutaj ze sobą kleiły. Totalny random. Ale kleił piątki, chcę być jednym z nich. Kupiłeś mnie tym. Ja jestem na tak. Ale co? Nie, no, Wyspiański wylatujesz, nie? Wyrzucili mnie z własnego show, dziękuję. Ja myślę, że tutaj w ogóle nie trzeba głosować. Decyzja zapadła. Runda. W końcu. Piąta. Dobra. No, wielki finał, panowie. Zrobiliśmy mały przedsmak tego, ale w tym momencie będziecie musieli wlecieć na bitę freestyle'ową. No to panowie, face to face, rap gry, papier, kamień. Raz, dwa i po trzy. Ty zaczynasz, dla ciebie słowo to będą spodnie na przykład, a dla ciebie będzie most. Most, dobra. I jazda. Mam nisko spodnie, wiesz dlaczego, bo mam tam dużą knagę. Nie chcesz wiedzieć, jak cię zganiam, dziś dojadę. Chamie, nie pokazuj się na mej ulicy, bo cię dojedzie mój kolega Maurycy. On ma takiego gnata i wszystkich zamiata. Ratatata, pa. Ej, nie udawaj gangstera, jesteś taki mały, zgrywasz tu pozera. Ej, kiedy ciebie skończę, to zostanie skok przez most, bo jesteś po moją, robię cię jak o. Czy tam masz wygodnie? Chyba nie. O nie, także lepiej, siadaj se. O. Dobra, tak rymujesz, to też porymuję trochę. Ja szczenikiem rozdolę ciebie, ziomek. Ty nie udawaj, że tu jesteś jakiś koleś, ja ciebie tu p***olę. O, co ty tak ciągle o tym p***leniu? Za to p***lenie to się skończy więzienie. A tam mam kolegów, co cię wypierdol... Jest! Cisz! Nie przesadzaj trochę, ziomek, ja nie skończę nigdy w pudle. Tak jak twój chłopak, ziomek. Ej. Możesz się tu bujać ze spodniami nisko, więc co to znaczy dziw... Ej, co ty mówisz o moim chłopaku z więzienia? On wyszedł co dopiero z podziemia, zrobiliście rapuje. Dlaczego masz coś do kolegi geja? Ja nie wytrzymam.
ściemniaj. Ja pierdolę. Fajnie, że się tu przyznałeś, że masz tu chłopaka geja, więc weź już przestań zgrywać rapera. Czemu raper nie może być gejem? Czemu raper nie wie, czy może mieć stuleje? Co gada? Architekt Wrodziego za 10 zł. Thank you. Dobra, stop, stop! Ale Boże. Pierdziele, nie! Nie byłem na to gotów, naprawdę. Jesus. Tak dobrze ty, Garden, wjechałeś na początku. Mogę być raperem. Panowie, ja mam już swoją decyzję. Czy chcecie coś powiedzieć, dodać? Ale tam napięcie seksualne rośnie sekundę na sekundę. No chłopaki, to jeszcze jakby... Jeszcze trochę jakby ten kurwa... face to face potrwał, to by się tam przelizali na samym końcu, nie? Się wydaje, że możemy głosować. Ja czuję się zainspirowany. Myślę, że pora na głosowanie. I teraz uwaga, głosujemy nie kto ma odpaść, tylko wskazujemy, kto jest raperem. Głosowanie. Wielki moment. Ja myślę, że tym raperem może być ten po lewej. Ten w kapturze. I kto według nas jest prawdziwym raperem? Chociaż mam wrażenie, że nikt kurwa z nich nie jest. Ale nie wiem. 1, 1, pół, 5? Ja 1 na 2. Ja jedynka? Ja jedynka dałem. A ty dałeś piątkę. Ja dałem piątkę. Ej, okej, to są zdania podzielone. Dwójka, a ty dwa. I mono jedynka jak już, ale kurwa ciężko mi powiedzieć, tak szczerze, nie wiem. Ciężko. No Wyspiański. Moim zdaniem, widzowie, problem tego odcinka jest taki, za dużo było freestylu, a freestyle chuja mówi tak naprawdę. Za mało było takich pytań, bardziej właśnie jakichś artystycznych czy coś takiego. Może co chodzi, bo to... Na przykład, nie wiem, jak się przygotowujesz do koncertu, albo coś takiego, wiesz. Bo ten freestyle chuja pokazuje, nie? Zapraszam wszystkich tutaj na naszą scenę. Ja dużo raperów nie potrafię freestylować. Czas dowiedzieć się, kto był prawdziwym raperem. Uwaga, najlepszy plot jest taki, że raper, który jest tutaj, przyniósł ze sobą platynową płytę. O kurwa. Serio? To jest mega mocne. No dobra. No to co? Niech prawdziwy raper... Platynowa płyta? Ale to za singiel pewnie, to pewnie... Dobra. Za singiel pewnie platynowy, czyli wnioskuję, że jeden z nich ma jakąś kurwa... Jakiś viral na TikToku stary jeden, albo coś takiego. I człowieku ma platynowe z tego. Ale nie wiem który, nie mam pojęcia. Przed szereg. To będzie Wyspiański tu. Diz na budziki i chuj. Nie. Pierwszy raz zgadłem! I co? Co się podniecasz, nie? Powie. Ja ogólnie chciałem tutaj przyjść, mam specjalny talent i potrafię zrobić kacora Donalda. A, czyli nie jest, kurwa. Dobra. To pudło. No to nie wiem, kto jest, ale... Jak Wyspiański, ty jesteś raperem, chłopie. To by było za mocne. No dobra. Ale w sumie ten Wyspiański to wygląda jakby mógł kurwa wydawać w Gombao, nie? Tak szczerze. Wygląda jak ziomek Maty jakiś kurwa. Niech wyjdziesz prawdziwy raper, już mam dość stresu. To wygląda jak Wyguś. Ten drillowiec? Ej! Ja nie jestem młody Sapko. Nazywam się Amy. To jest moja płyta. Co? To są... Ty Garden, to ty nie jesteś raperem? Nie jestem raperem, ale jak to? Ty Garden, ja ci zaufałem! Ej mi, ale mocno! Nieważne, 21 milionów? Co jest k***a? Ej, co jest? To jest platyna, tak? To jest platyna, no. To od ilu jest platyna? To masz, jak zarobisz 100 koła. Wszystkiego. Jeszcze bogaty. Bogaty, no. Kurde, słaby jest. Bo... O, te są fajniejsze. Co jest kurwa? Fortnite 1 zł, 1 minuta. Czekaj, to jest ten kanał? Czekaj, popularne. O, jest coś ty. A to musieliśmy już to słuchać na streamie, bo ja to mam posłuchane na tym koncie. Ej, my chyba go gdzieś sprawdzaliśmy w ogóle, kurwa. On ma jakieś losowe typiary w ogóle na tych.
sumie to nieważne. Kiedy ciebie nie ma, wszystko jest jakieś wyblakłe. Znowu robię track ten, w którym dzisiaj powiem tobie najprawdziwszą prawdę. W sumie to nieważne. Kiedy ciebie nie ma, wszystko jest jakieś wyblakłe. Znowu robię track ten, w którym dzisiaj powiem tobie najprawdziwszą prawdę. Miała włosy koloru blond, oczy brąz, myśli daleko stąd. Nawet mała nie wiesz ile wspomnień, a tak mało szans, żeby cię zapomnieć. Choć to nie tak. Ej, no nie, nie piszcie nic tam głupiego kurwa u niego na streamie, no chill. Nie bądźcie kurwami jakimiś dziwnymi. Cię zapomnieć, bo nie chcę. Czemu tu jest kurwa skip w ogóle zaznaczony? O co kurwa chodzi? Tobie miałaś tę różową kurtkę Mokler. Ze sobą miałaś chwile lepsze i te gorsze. To jest z TikToka? A, czyli miałem rację, że to z TikToka. Taki, że viral poszedł. No spoko, fajnie. Dobrze dla niego. Se zarobił, kurwa. No i spoko, nie? Co tam widzowie? Dlaczego donatów nie wysłacie? Czyli kłamał z tym prawdziwym raperem? Dlaczego donatów nie wysłacie? To był viral zanim TikTok powstał. A, zanim TikTok powstał? Okej. Okay. Hej, mała. Albo najnowsze jakieś. Z tobą. Nie no, patrzcie, no robi jakieś wyświetlenia, kurwa. Myślę, że może się z tego utrzymywać na luzie. Tylko z tobą, z tobą, z tobą. Łapię vibe, jakiego nie spotkasz. Myślę o tobie tu przez noc. W sercu siebie mam małego chłopca. Ale nie chcę już więcej nic. Dobrze wiem, że wystarczysz ty. Kiedy jesteś, mam lepsze sny. Gdy cię nie ma, to nie mam nic. Weź nic nie mów, tylko bądź tutaj ze mną. Z tobą życie odkrywa najlepsze sedno. Słońce, plaża, drinki tylko z tą jedną. Jak no spoko. Ma w swoją niszę, co robi love songi i spoko, nie? I se kosi papier. Jeszcze potwierdźmy, że to on, bo to wideo jest. Tak, jak go kiedyś musiałem sprawdzać na streamie, mi się wydaje. Na 100% musiałem go sprawdzać, bo kurwa... mi coś... A fakt jest, że jest on, no. Udawać, że nie. O kurwa, on jest z Wrocławia. Nam kiedy spotkam. Jakbyś nie istniała i nie było nas. Ostatni taniec skarbie. Wyglądasz idę delikatnie. No i słowa. Git.